Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, 2022, 2014, 2008, 1999, 94, 92. Wszystkie te daty mają jedną wspólną cechę. W każdym z wymienionych lat Federacja Rosyjska dopuściła się zbrojnej agresji na państwo dawnego bloku wschodniego – Ukrainę, Gruzję, Mołdawię. Od swojego powstania w grudniu 1991 roku do dziś Rosja nie była na wojnie przez jedynie 6 lat. I właśnie z takim państwem przyszło nam sąsiadować. Z państwem, które nie rozumie, co znaczy pokojowa współpraca, które za nic ma prawo międzynarodowe, które rozumie tylko jeden język – siłę. Jeśli zamieszanie w amerykańskim kongresie wokół niedawno na szczęście przyjętego paktu wsparcia dla Ukrainy albo deklaracje Donalda Trumpa powinny nas czegokolwiek nauczyć, to tego, że Europa musi być bezpieczna przede wszystkim dzięki swojej sile i dzięki swojej wspólnocie. 8 lat rządów PiS to był okres izolacji międzynarodowej i marginalizacji Polski w ramach Unii Europejskiej. A dzisiaj my budujemy silną pozycję podmiotową Polski na świecie. Dziś odbudowujemy naszą pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako Polska jesteśmy odpowiedzialni za wschodnią flankę NATO, za tę część Unii Europejskiej. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia to nasi bliscy partnerzy, którzy dobrze rozumieją, z czym mierzymy się ze strony Rosji i Białorusi. To też nasi bliscy sojusznicy we wspieraniu Ukrainy. Ukrainy, która każdego dnia przelewa krew za wolność swoją i naszą, która stoi na drodze rosyjskiego imperialnego apetytu, którego następnymi ofiarami mogłaby być Polska czy kraje bałtyckie i na co nie możemy pozwolić. Dlatego tak ważne jest rozwijanie stosunków z naszymi partnerami wschodniej flanki sojuszu oraz dlatego tak ważne jest szerokie wspieranie Ukrainy aż do jej zwycięstwa. Dziś odbudowujemy też naszą pozycję w Unii Europejskiej, bo nie będzie silnej Polski bez silnej Unii Europejskiej. Nie tylko możemy, ale też mamy taki obowiązek, by wziąć współodpowiedzialność za Unię. Dlatego odnawiamy i wzmacniamy format Trójkąta Weimarskiego. Dlatego liderzy i liderki z Europy znowu przyjeżdżają do Warszawy. Dlatego naszą prezydencję w Unii Europejskiej poświęcimy bezpieczeństwu, bo Polska powinna być i będzie trzecim filarem Unii Europejskiej. Jako Unia Europejska jesteśmy silniejsi. Jako Unia Europejska możemy więcej, jako Unia łatwiej sprostamy wyzwaniom współczesnego świata, nie tylko tym w zakresie bezpieczeństwa, ale także tym dotyczącym katastrofy klimatycznej czy nierówności społecznych. Wierzę, że rząd koalicji 15 października będzie prowadził dobrą dyplomację klimatyczną, która zadba o polski interes i przyszłe pokolenia. Wierzę, że obecne Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie działać zgodnie z zasadami feministycznej polityki zagranicznej, jak wiele innych państw europejskich, bo kobiety zasługują na podmiotowość, a prawa człowieka i humanitaryzm to podstawy. Prawo i Sprawiedliwość straszyło Polską w ruinie. I rzeczywiście, zostawili polską politykę zagraniczną w ruinie. Mówili o wstawaniu z kolan, a jednak położyli polską dyplomację na łopatki. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziś polska polityka zagraniczna naprawdę staje z kolan. Warszawa wróciła na mapę polityczną świata i będzie odgrywać na niej wielką rolę.